w końcu po kilku miesiącach nieobecności rząd polski otworzył kina. Więc zapraszamy do Kino Zachęta w Kleczewie. Pokażemy Państwu to, co w nim się będzie działo w najbliższych dniach. Chodźcie! Szanowni Państwo, przypomnijmy najpierw o zasadach, jakie będą obowiązywać nie tylko w kinie Zachęta, ale we wszystkich kinach w całej Polsce, więc oczywiście zakładamy na twarz i nos maseczki, których nie możemy zdejmować. Kolejną zasadą jest taka, że obowiązuje tylko 50% miejsc. Z tej okazji na dole ekranu wyświetli się Państwu numer telefonu, pod którym możecie składać rezerwację na seansę. I jeszcze jedna ważna zasada, nie możemy na sali kinowej jeść i pić, także przykro nam, ale nie skorzystacie Państwo z dobrodziejstw, jakie oferuje Kino Zachęta, czyli z popcornu i napoi. Już w ten weekend w Kinie Zachęta będziecie mogli Państwo zobaczyć dwa filmy, jeden dla dzieci, drugi dla dorosłych. Seans dla dzieci odbywa się o godzinie 15 i jest to bajka Turu w pogoni za sławą. Bajka mówi o małej, niezwykłej kurce, która nie znosi jajek, ma śmieszny wygląd, przez co jest wyśmiewana w swoim kurniku. Wszystko się zmienia, kiedy Turu zabiera do siebie emerytowana nauczycielka muzyki. Okazuje się, że Turu nie tylko mówi ludzkim głosem, ale ma również niezwykły talent muzyczny. Zapraszamy najmłodszych do oglądania. 12 i 13 lutego o godzinie 17 i 19 w Kinie Zachęta wyświetlany będzie film Izbaw nas ode złego. Również na ten film możecie składać Państwo rezerwację pod numerem telefonu, który będzie wyświetlał się cały czas na dole Państwa ekranów. W walentynki będą wyświetlane dwa filmy, na które możecie Państwo wykupić karnet, który kosztuje jedyne 22 zł. Te filmy to Za wcześnie i After 2, także dwa fantastyczne, romantyczne filmy. Zapraszamy serdecznie.